Lekcja pod tytułem Mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe. Tym razem musimy się nauczyć, jak mnożyć liczby, które mają wiele cyfr. Już umiemy wymnożyć liczbę wielocyfrową przez jednocyfrową, no a teraz przypadek trudniejszy. Przyjrzyjmy się temu przypadkowi. 45 razy 23. Jak na to możemy spojrzeć? To jest podobny chwyt, który zastosowaliśmy na lekcji mnożenia w pamięci. Co robiliśmy? Rozkładaliśmy tam liczby na kawałki. Tu zrobię to samo. 45 zostawię w spokoju, natomiast 23, pamiętamy, że to jest, może napiszmy, to jest 20 dodać 3. A więc takie mnożenie, 45 razy 23, mogę zamienić na mnożenie 45 razy 3 dodać 45 razy 20. I wszystko będzie w porządku. Zresztą niektórzy tak robią, czyli robią na przykład coś takiego. Jak mają takie mnożenie, to żeby to zrobić pisemnie, rozkładają sobie i właśnie najpierw mnożą 45 razy 3, później mnożą 45 razy 20, wyniki do siebie dodają i jak najbardziej jest to prawidłowy wynik. To jest w porządku, no ale my musimy się nauczyć, jak robić to za jednym zamachem, bez tego rozkładania na kawałki. Jak to zrobimy? No po pierwsze zapiszmy to porządnie, czyli 45 razy 23. Oczywiście kreska. No i zabieramy się za mnożenie. Co zrobimy? Będziemy patrzeć na to mnożenie tak jak na to, co tutaj zrobiłem, czyli jakby na dwa mnożenia oddzielne. Najpierw zrobimy mnożenie 45 razy 3, czyli mnożenie liczby razy liczba jednocyfrowa, co już świetnie umiemy. I wynik zapiszemy w pierwszym wierszu pod kreską. Tutaj wykonamy 45 razy 3. Tak jakby tej dwójeczki nie było. No to wykonajmy. 3 razy 5, 15. 15. 3 razy 4, 12. Dodać to 1, to mamy 13. Jest 13. I wynik 3 razy 45 już jest gotów. Tą jedynkę z pamięci wytrę, bo to miejsce w pamięci mi się przyda. I teraz uwaga, w następnym wierszu wykonamy mnożenie 45 razy 20. Czyli mnożymy liczbę przez liczbę z zakończoną zerem. A to było tematem poprzedniej lekcji. Pamiętasz, jak to się robiło? Przypomnę, na chwilę zapominaliśmy o zerze, wykonywaliśmy mnożenie, a później zero było dopisywane do wyniku, który tutaj się pojawiał. To co my robimy? Od razu dopisujemy to zero, ponieważ w tym wierszu ma być wynik, no to zaczniemy od razu od wpisania tego zera. I teraz już mnożymy po prostu razy 2. 2 razy 45. A wynik zaczniemy wpisywać od pierwszego wolnego miejsca. No to wpisujmy. 2 razy 5 to jest 10. 10. 2 razy 4 to jest 8. Dodać 1, 9. No i teraz, tak jak tutaj dodalibyśmy te dwa wyniki cząstkowe, tak samo tutaj dodamy wynik pierwszego mnożenia, dodać wynik drugiego mnożenia. Zwykłym dodawaniem w słupku, czyli dodawaniem pisemnym. No to dodajmy. 5 dodać 0, 5. 3 dodać 0, 3. 1 dodać 9, 10. I gotowe. Gdybyśmy tutaj zrobili to w pamięci, też wyszłoby nam dokładnie 1035. Przećwiczmy sobie tą metodę na następnym przykładzie. 78 razy 36. Tutaj zapiszemy 78 razy 36, kreseczka i do roboty. Najpierw będziemy mnożyli razy 6, czyli w tym wierszu zapiszemy mnożenie 78 razy 6. No to mnóżmy. 6 razy 8, 48. 6 razy 7 to jest 42, dodać 4 to będzie 46. I teraz w tym drugim wierszu zapiszemy mnożenie 78 razy 30. No bo ta liczba 36 rozkłada się na 36. Przez 6 już pomnożyliśmy, teraz mnożymy przez 30. Więc zaczynamy. Wpisujemy 0 i mnożymy razy 3. Tylko wytrę sobie tą czwórkę z pamięci, żeby ona mi nie przeszkadzała.
Ty nie możesz wycierać, bo nie masz jak. Ty sobie przekreślaj. O, tak na przykład tutaj. O, zużytą pamięć można przekreślać. No, wracamy do przykładu i mnożymy. 3 razy 8, 24. 24. 3 razy 7, 21. Dodać 2, to jest 23. 23. I teraz pisemnie dodajemy oba te cząstkowe wyniki i wyjdzie nam ostateczny wynik. 8 dodać 0, 8. 6 dodać 4, 10. 1 dodać 4 to 5 i dodać 3 to 8. No i 2 dodać nic to jest po prostu 2. W ten sposób to działa. Przejdźmy do kolejnego przypadku, bo pewne ułatwienie sobie tutaj wprowadzimy, albo może pomyślisz, że to może i utrudnienie jest. Następny przypadek. Popatrz, 164 razy 32. Najpierw zrobimy ten przykład dokładnie tak samo jak do tej pory. A tu widzisz, że to samo mnożenie przygotowałem raz jeszcze, bo z malutką popraweczką zrobię to mnożenie w tym drugim przykładzie. Mnożymy. Nasze 32 rozkłada się przecież na 30 plus 2. No i najpierw tutaj będziemy mnożyli 164 razy 2. Mnożymy. 2 razy 4, 8. 2 razy 6, 12. 12. 2 razy 1 to 2 i dodać 1 to razem 3. Przekreślę pamięć, już mi niepotrzebna. I w następnym wierszu wykonuję mnożenie 164 razy 30. Czyli wpisuję 0 od razu i mnożę razy 3. 3 razy 4, 12. 12. 3 razy 6, 18. Dodać ten 1 to będzie 19. 19. 3 razy 1 to 3 i dodać 1 to 4. Dodaję. Ciach. 8 dodać 0 to 8, 2 dodać 2 to 4, 3 dodać 9 to jest 12 i 1 dodać 4 to 5. Świetnie, a teraz drugi raz to samo zrobię, żeby Ci jedną rzecz pokazać. 164 razy 32, kreseczka, tu się nic nie zmieni, tylko odrobinę zmieni się zapis. No pierwsze, mnożenia się nie zmieniają, no 2 razy 164, ja przepisuję ten wynik, no bo przecież drugi raz nie ma co tego samego liczyć. O. I teraz uwaga. Tutaj jest ten wynik 164 razy 2. A tu oczywiście ma być wynik 164 razy 30. Niektórzy robią tak, że nie wpisują tutaj zera. O. Tego zera nie wpisują. Tylko albo stawiają sobie kreseczkę, albo po prostu zostawiają puste miejsce. I od razu po prostu pamiętają, że tu nie ma nic, no bo dlaczego możemy zostawić puste miejsce? Bo 8 dodać 0 to jest 8. 8 dodać nic to też będzie 8. Po prostu tak niektórzy robią, że zostawiają puste miejsce i wiedzą, że od drugiej kolumny mają wpisywać dopiero wynik. Czyli wymnożą i będzie dokładnie ten sam wynik oczywiście. I zaczną dodawać, oczywiście wyjdzie im dokładnie to samo. Czyli druga metoda jest zapisu taka, że nie wpisujesz zera, tylko albo zostawiasz puste miejsce, albo wpisujesz kreskę. Z czymś takim się na pewno spotkasz. Myślę, że pan lub pani w szkole o tym mówili. Tylko jest jedno niebezpieczeństwo. Przynajmniej na początku, jak jeszcze się nie ma wprawy w mnożeniu przez liczby wielocyfrowe, niektórzy, zapominając o tym, że tak naprawdę to miejsce jest przeznaczone na zero, nie wpisują sobie kreseczki, tylko robią coś takiego. Pokażę Ci. To jest najczęstszy błąd w czasie mnożenia. Jak ktoś już jest chojrak i nie chce tego zera wpisywać, no to oczywiście pierwsze mnożenie wyjdzie mu jak należy, tu się nic nie zmieni, a później zapomni, że tu jest miejsce przeznaczone na zero i zacznie mnożyć. I tutaj zacznie wpisywać wynik O. Tak jakby mnożył przez 3, a tak naprawdę przecież mnożył przez 30. Doda to do siebie i wyjdzie mu co? Jeden wielki znak zapytania, czyli śmietnik, bo tutaj wynik oczywiście będzie zły. Więc musi się zdecydować. Albo będziesz wpisywać tu 0, albo kreseczkę, albo zostawiać puste miejsce, tylko pamiętać koniecznie, że tutaj to puste miejsce musi być.
Tego moim zdaniem bezpiecznie jednak jest na początku wpisywać 0. Zwłaszcza, że jest to prawidłowe. To nie jest absolutnie błąd. To nie jest absolutnie błąd, to jest prawidłowe, no bo przecież mrożymy razy 30. Tylko przyjęło się, zwłaszcza wśród starszych matematyków, że oni puste miejsce se tutaj zostawiają. Taką mają fanaberię. Ty może jednak lepiej wpisuj 0, albo ostatecznie kreseczkę. Co na jedno wychodzi. Tak będzie bezpiecznie. Nie zrobisz o takiego błędu, jak tutaj bardzo wielu uczniów robi. Umieją mnożyć, tylko zapominają o tym, że nie wolno wpisywać w to miejsce. Przejdźmy do jeszcze większych liczb i to niebezpieczeństwo o zapominaniu o zerze, tutaj ono się jeszcze bardziej ujawni. Popatrz. Tym razem mnożymy dwie liczby trzycyfrowe. Pamiętamy, że jakbyśmy wykonywali takie mnożenie w pamięci, to byśmy co zrobili? No 321 razy 143, 3, a nie 4, to byśmy tą drugą liczbę rozłożyli na kawałki. No bo przecież 143 to jest 100 plus 40 plus 3. A więc nasze mnożenie byłoby takie. 321 razy 3, dodać 321 razy 40, dodać 321 razy 100. Czyli byłyby trzy mnożenia, a po kawałku trzeba by później dodać wyniki tych mnożeń. No to co my tutaj zrobimy? No dokładnie to samo. Przecież tak naprawdę, zobacz, to jest ta sama sytuacja, którą na początku pokazywałem. Tylko tyle, że więcej roboty tutaj będziemy mieli. Piszemy sobie 321 razy 143, kreseczka i. W pierwszym wierszu wykonamy mnożenie 321 razy 3. Oto. No to mnóżmy. 3 razy 1, 3. 3 razy 2, 6. 3 razy 3, 9. Gotowe. W drugim wierszu wykonamy mnożenie 321 razy 40. Oto. Czyli skoro kończy się zerem, no to już doskonale wiemy, trzeba najpierw to zero wpisać. I teraz mnożymy razy 4. 4 razy 1, 4. 4 razy 2, 8. 4 razy 3, 12. I w trzecim wierszu wykonamy mnożenie 321 razy 100. Oto mnożenie. A tutaj są dwa zera. Tu było jedno, jedno żeśmy wpisali, a tu są dwa. No to wpisujemy 2. I mnożymy. Razy 100. Czyli tak naprawdę razy 1. 1 razy 1, 1. 1 razy 2, 2. 1 razy 3, 3. I teraz dodajemy to wszystko pod kreseczką, czyli dodawanko pisemne. 3 dodać 0, dodać 0, 3. 6 dodać 4 to jest 10 i jeszcze 0 to jest nadal 10, więc wpisujemy 10. I następna kolumna. 1 dodać 9 to 10, dodać 8, 18, dodać 1, 19. 19 i następna kolumna. 1 dodać 2, dodać 2 to 5, 1 dodać 4, 1 dodać 3 to 4. I wynik gotów. Jak widzisz, tu znowu wpisywaliśmy 0, tylko odpowiednią ilość. Przy mnożeniu przez dziesiątki 1 0, przy mnożeniu przez setki 2 0. No i teraz oczywiście znowu starszy matematyk to by zrobił o tak. Nie wpisywałby nic. Tylko on już pamięta, gdzie ma wyniki powpisywać. To mnożenie razy 3 od tej kolumny, razy 4 od tej kolumny, a razy 1 od tej. Będzie wiedział, że tu musi być jedno wolne miejsce, a tu dwa. Ma to już we krwi, nie zapomina. Młody adept szkolny lub adeptka jeszcze nie ma wprawy, więc lepiej niech wpisuje te zera. Wtedy się nie pomylisz, gdzie masz wpisywać wyniki mnożenia. Wpisuj zera. To będzie co więcej bardzo eleganckie. Więc my tutaj do końca te zera wpisywać będziemy. Przećwiczmy sobie następne mnożenie. 222 razy 123. Krecha. Ciach. I mnożymy. W pierwszym wierszu co będzie? 222 razy 3. No to mnożymy. 3 razy 2, 6. 3 razy 2, 6. 3 razy 2, 6. W drugim wierszu będzie 222 razy, dwójka jest na pozycji dziesiątek, czyli razy 20.
A więc zaczynamy od pisania 0 i mnożymy 2 razy 2, 4 2 razy 2, 4 2 razy 2, 4. No i w trzecim wierszu mnożenie 222 razy, jedynka jest na pozycji setek, czyli razy 100. Więc wpisujemy 2 zera i mnożymy 1 razy 2, 2, 1 razy 2, 2 i 1 razy 2, 2. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak to dodać do siebie te trzy wyniki cząstkowe. Dodajemy 6, dodać 0, dodać 0, 6. 6, dodać 4 i dodać 0, 10. 10. 6, dodać 1 to 7 i dodać 4 to 11 i dodać 2 to 13. 13. 1 dodać 4 to 5, dodać 2 to 7. No i dwójeczkę przepisujemy. I gotowe. Zera wpisujemy i mamy dzięki temu porządny wynik. To już prawie wszystko, jeszcze tylko jeden taki mały trik, który Ci się może przydać. Często jest tak jak tutaj, że mnożymy przez liczbę, która ma 0 w środku. No to możemy to wykonać na dwa sposoby. Popatrz. 231 razy 106. Oba są równie dobre, więc który będzie stosować, to od Ciebie zależy. Który Ci będzie wygodniej? Mnożymy. Najpierw razy 6. 6 razy 1, 6. 6 razy 3, 18. 6 razy 2 to jest 12, dodać 1 to jest 13. Teraz razy 0 mnożymy.